Dwie panie są tutaj, które będą trzecią konkurencję prowadzić. Chodźcie dziewczyny, pokażcie się. Z tym dzieckiem, które to chodziły. Mamy w naszych okolicach mistrzynię Polski w przeciąganiu liny. Jest to jedna z konkurencji u nas. Wielokrotne. One zdobywają pod barwami Jarczowa. Walczą za całą Polskę, ale pod śródem Jarczowa. Dzięki, Agnieszka. A ta pani z tą liną, ona będzie sędziować i oni będą dalej mówić o tym. Dziękuję Osirowi za przygotowanie MOPS ośrodek i wy stworzyliście fajną atmosferę. Te dwie panie, oprócz tej małej, ta jeszcze nie przeciąga liny. Okej, są mistrzyniami u nas w przeciąganiu liny. Znacie konkurencję? Polecam taką zabawę. 5 osób bierze, plus opiekunowie drużyny. Oddaję głos Agnieszce i Beacie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Tylko mam taką prośbę, żeby nie puszczać liny, żeby sobie drużyna krzywdy nie zrobiła. I do dwóch wygranych. Zapraszamy tutaj na trawę, będzie bezpieczniej. Słuchajcie, brawa dla naszych mistrzyń. Na co dzień też działają dziewczyny w stowarzyszeniu. Odnawiają groby, jeżdżą po nie tylko w Polsce, ale i na terenach Ukrainy. Myślę, że brawa dla naszych mistrzyń. Wygrana drużyna będzie mogła się z nimi zmierzyć. Już. Zasady tłumaczymy. Uwaga. 5 osób zazwyczaj silniejszych się daje z tyłu, słabszych z przodu. Popuśćcie trochę. Nie wiążemy na ręce, bo można sobie krzywdę. Nie puszczamy liny. Gdyby kogoś bolała ręka, podnosi drugą, trzyma jedną i odchodzi, dobra? Nie puszczamy. PC gotowy? Gotowy jesteście? Kinga na co dzień w pomocy humanitarnej, myśmy się poznali. Ela prowadziła, no i mają Staśka. Słuchajcie, Staszek to mocny czarny koń, ale widzę i zmianę u diabetyków. Jest i Karol Korzocki, dosyć mocny. Dobra, Agnieszko, gotowi? Na tekst Agnieszki. Może nas dużo siły. Start! I jeżeli! I PC prężnie, i harmonia. I jadą z oryżaną. Artur, daj nam jakieś benefila tam. W tle, nie głośno. I jadą. Pani Swietlana się zaparła. Siadła się. I 1-0 dla PC-u. Ostoja i dzienny dom pomocy. Pani Swietlana, czy jest pani ubezpieczona? Ale zawzięta. Słuchajcie. Okej. Po dwa razy na drugą stronę przechodzicie, pani Swietlano, wasza drużyna. Po dwa razy. I nic dwa razy się nie zdarzy. Żaden dzień się nie powtórzy. Tak piosenka była. Gotowa? Start! Jadą z orężaną! Panie kibicowo, pani Swietlana teraz z tyłu. Obrali inna strategia. Pecek zdobywa punkty. Dzienny dom pomocy i? Ja stoję Jarczów. No, pani Agnieszko, pani musi być tu obiektywna, bo Jarczów jest pani ten. I uwaga, Jarczów idzie na dębomację. Czekam na to. Start! Jadą. Ale zawzięto, że... jadą ostro. Przeciąganie liny. Ale miny! Zobacz tam na kolaniach. Dzienny, uwaga. I siadł się. Siadł się jeden. Leży kolejne. Ależ emocje. No, szkoda, że tego nie widzicie. Przecież tam, bo jest jazda. Walczę. Agnieszka, zabiją cię. Jej, co? Na drugą stronę zapraszam. I uwaga, trener się napina gorzej niż zawodnicy. A rozgrzewają się drużyny. LTM i Lubycza. Później, tak? Jeszcze raz? Ale rozgrzewają się LTM i Lubycza. Kilka rad.
Jeszcze raz ta sama drużyna, konkurencja. Dzienny Dom Pomocy, zapraszam tutaj. No dwa razy. Okej. Słuchajcie, widzę. Te drużyny, które nie są szybkie, mogą zdobyć kilkanaście punktów. Dobra, jesteście gotowi? Jarczów kontra Dzienny Dom Pomocy. I jeden za rezona. I patrzcie na minę tego kolegi. Ale to jest za. Po jeden. I jeszcze raz walczycie zamiany stron, kochani. Walka zawzięta między Jarczowem a Dziennym Domem Pomocy. Wyrównane siły, tak zwane. Zmiana strony. PESEL-u nie zmienimy, ale strony możemy zmienić. Dzienny Dom Pomocy, zapraszam. Słuchajcie, pani Wiesia kontuzjowana jest. I na czele pani Myśliwiec, tutaj pani Rusin, a Jarszowy kierownik klubu na co dzień, tak? Opiekun. Dobry przyjaciel, czyli tu, witamy cię. Uwaga. Jesteście gotowi? Jeden! I Agata, jak ona się spina. Pani Wiesia stoi. Stoi, walczą. I jest dobrze. Płominy. Tutaj jakie piękne zdjęcie bym wyszło. Jedziemy na Jarczu. I zapraszam kółka LTN Plus. LTN i walczy LTN. Lubicza Królewska. Lubicza plus LTN, zapraszam tutaj. Czy podobają wam się konkurencje? Na cześć organizatorów Kiki? Przypominam, że wydawane obiady na te bony dla uczestników będą po konkurencjach w Trybunale. Pierwsza seniorada, taka data 5.10.2023, będzie mi pamiętna, bo wczoraj miałem urodziny, więc na pewno tę datę zapamiętam. Dobra, słuchajcie, czy jesteście gotowi? Jestem gotowy. I czekam na start mistrzyni. Start! I jadą! I dalej, dalej, mocna Lubicza! Mocna i 1-0 dla Lubicza. Dotąd zamieniamy się za miejsca, kochani. Druga dogrywka. Szarpnęli mocno. Jakie silne! Mocne, mocne. Lubicza i Jarczów widzę będzie i jeszcze Pecek będą walczyć. Zobaczymy, co dla Betysy. Rozgrzewają się. Rozgrzewają się. Suszec i diabetycy i gmina Suszec. Okej, okay, dobra. Czy jesteście gotowi? Start! Łatwe skóry i Boże Jusze! Jerzymy! Odstajesz! To jest taki sport! Sport szarpany! I brawo dla LTM, i brawo dla Lubicza, Lubicza. I Suszec i diabetycy. I diabetycy i Suszec. Naprawdę nieźle, brawo Lubicza. Gmina Suszec. Rażące kolory mają takie wprowadzające. Oj, nie, 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 bo tutaj można by jajcarnię. Dobra. Z której strony chcecie możecie stać? Spokojnie, nie może być w środku, bo ktoś podskoczy. Dobra. Suszec, gmina gotowa? Diabetycy? Słuchajcie, w diabetykach nawet radny z grupy senioralnej występuje. Karol, witam cię bardzo. Ty tak samo jak ja, w to siedleniec musimy się wspierać. Dobra, gotowa? I czekam na mistrzyni. I jadą! I suszec, skóry nie jedno. I walczą. I raz. I słuchajcie!
super. Druga strona. Trener kilka lat nie widzieli. Słuchajcie, macie rok czasu na to, żeby potrzebować. Kibiców zaproszę, żeby zeszli z murawy, tylko zawodnicy zostają. Gotowi jesteście? Słychać mnie teraz lepiej? Gotowi? I czekamy na to. Jano! I teraz zawodnicy się zaparli. Jeszcze sekunda. I stoję! Z poświęceniem się spojrzy. Chodźcie. My pomagamy naszym. To ma być zasada fair play. Słuchajcie, aż za chwilę rzuty karne będą. Wyznaczone. Tak, będą dogrywki jeszcze. Zapraszam tutaj. Co? Tak, ale te dwa razy, dogrywka teraz. Jeśli drużyna dwa razy wygrać, tak? Czy jesteście gotowi? Czekam na kolejne, Agnieszka. I Agnieszka! A jedna sekunda przywierzy. Dziękujemy. Diabetyków, nic się nie dzieje, to zabawa. Słuchajcie, to zabawa, to ma farmę. Brawo, gmina Susiec. Łatwo skóry nie oddali. A teraz? Dobra, przechodzimy. Dlatego, że mamy 9 drużyn. Dzienny Dom Pomocy przeszedł, czyli to był Dzienny Dom Pomocy Jędrzejówka. Przeszli z automatu dalej. Brawo dla nich. TCK walczy z Jarszowem teraz, zapraszam. Odpoczęli. I TCK kontra Jarczów. Ty mojej lewicy, Polski Czerwony Krzyż i Jarczów. Dobra, trzymamy. Dziewczyny pod znakiem krzyża łatwo skóry nie oddadzą. Jarczów, zapraszam z tej strony. Okej. A rozgrzewają się drużyny. Kto później przeszedł dalej? Harmonia kontra Dzienny Dom Pomocy Tomaszu Wubalski. Słuchajcie, poradź kogoś, tak? Poczekajcie, wyrównajcie. 5 i jednej osoby nie ma. Idzie. Okej. Mają silnego, dobra. Luzujemy. Krzyż luzuje. Dobra. Czy jesteście gotowi? Gdy Agnieszka powie, to zaczynamy. Jadą! Jarczów w cieszę! I mocny skład Jarczowa! Dosze pojechała! Dzisiaj jeszcze moc atrakcji po tańcówka o godzinie 13, gdy zakończymy, gdy to nadal wszystkie tam przy namiocie będzie muzyczka dla was tuptać. Jest DJ szczepiony, wyszkolony, a już widzę tam w okolicy jest bramkarz zawodowy, który tutaj będzie zaraz bronił. Gotowi jesteście? Jeszcze chwila? Realizujcie. Dobrze, że Agnieszka tym się zajmuje, bo ja bym nie miał siły. Dobra, kto dalej tam będzie? Druga strona. I jesteśmy. I czekamy na to dźwięczne. Start! I jedziesz! Jarczów, dziękujemy PCK. Harmonia i Dzienny Dom Pomocy, zapraszam. Dzienny Dom Pomocy i Harmonia. Tak. I niestety zmiana ze względu na to, że kierownica tutaj zepsuła sobie palec. Musimy wsadzić inną osobę. 4 osoby robimy w takim. Jeśli chcemy walczyć, po 4 osoby. Niestety nie byłeś zgłoszony, nie możemy cię uwzględnić. Po 4 osoby, czyli mniej. Znaczy harmonia. Nie, on idzie. Kto wygrał? Z Dziennym Domem Pomocy walczyć. Dzienny Dom Pomocy, to zapraszam Tomasz Lubelski. Rozumiem. Agnieszka mówi, że w Mistrzostwach Polskich.
ktoś odpadnie, ma kontuzję, drużyna o jednego zawodnika mniej. Potem mamy mistrzynię, żeby sędziowały. Dzienny do pomocy, gotowy? Czy jesteście gotowi? Harmonia? Dobra, gotowi? Jedziesz! I łatwo skóry nie sprzedadzą. I... Ewidentnie, stop! Dzienny do pomocy, 1-0. Raz, dwa, trzy. No mamy. Kierowca, bimbowca, gotowy? Krzysz, to nie za głośno, ja teraz dałem siebie. Okej, dziewczyny, luzujcie tutaj, słuchajcie, pani sędzi i Anny Marii Wesołowskiej chciał. Dobra, gotowa? Jadą! Zaparli się! I dalej walczą! Walczy dzienny dom pomocy z panią Lucy na czele! Ale łatwo skóry nie oddaje Harmonia! Szefowa leży na deskach! Leży na deskach! Sunął się! I chyba już! Cóż za poświęcenie pani! Słuchajcie, pani Swietłana udowadnia! Pani Swietłana, wstajemy! Udowadnia, że ona oddana jest dla zespołu całkowicie! Dobra, kto tam... LTM z diabetologami, zapraszam, diabetycy, diabetolodzy. Słuchajcie, chciałbym podziękować tym wszystkim, których nie widać, którzy siedzą w namiotach, ale którzy przyczynili się do tego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od 2-3 dni latał tutaj. Współpracowaliśmy, żeby dopiąć wszystko. Myślę, że brawa dla nich i wieczne. Hip, hip! Oni na co dzień zakładają niestety też niebieskie karty, karty seniorów, różne rzeczy. Gdyby ktoś potrzebował pomocy, zawsze może się do nich zgłosić. I naprawdę to jest dyrektor ten, który robi zdjęcia w ten, też w ładnej marynarce. Także brawa dla niego, on nas motywuje. Położył obok moje, słuchajcie, żeby nie było, że ma ładniejszą. Okej, dziękuję z całego serca Bożence, każdemu z osobna, no nie wiem, wam wszystkim. Naprawdę dużo się przyczyniacie. Zapraszam LTM i diabetyków. Chodźcie, przeciąganie liny. Dziękuję za każdy dzień, za każdą chwilę, którą mogę spędzić z wami. Fajnie, że tutaj coraz więcej klubów i integracja nam się zaczyna działać. Słuchajcie, niby 10 godzina miała być krótko, szybko, a już jest 11. 11, prawie 12 godzina, tak. Odpadają drużyny. Tu do pani trzeba kierować, bo ja... Okej, dobra. LTM gotowy? Diabetycy. Dwa zaprzyjaźnione kluby. I tu ci ludzie są, słuchajcie. Gotowi? Jadą! Ale przyjaciele, walczą! Radny grupy seniorskiej wraz z trzech mężczyzn mają. Tu jest... I walczą dalej. Maria zgubiła sobie, ale walczą dalej. Karol łatwo skóry nie odda. Ale jest, jest presja. Mężczyźni, czyli Marysia, nie możesz tego... Przypominam, 5 osób, nie więcej. Osoby wyznaczone. To jest forma zabawy, ale też fair play. Regulamin był, przestrzegamy zasad fair play. Będzie dyskwalifikacja prawdopodobnie. Niestety. Walczymy dalej, jeszcze jedna runda. Diabetycy plus LTM. Nie możemy, kochani, tak robić. Absolutnie. Zły przykład jako gospodarze daliśmy w tym momencie. Ja do tyłu idę. Prawdopodobnie drużyna z sędziami po rozmowie będzie zdyskwalifikowana, niestety. Można wstać, jeśli ktoś się przewróci i dalej ciągnąć, to nie będziemy powtarzać, tak? Gotowi? I luzujemy, luzujemy. Start! Go, poszli! I godzina 12 wybiegnie. I wobec miasta, i teraz są wyrównane. Dawaj. Trzymajcie, trzymajcie, pięknie! I trzymają, trzymają, ale LTM nie podaje skóry! Waldek wraz z... Już! I stop!
Dziękuję. I tak oliwa zawsze sprawiedliwa. Wypłynęła, dziękuję. Przechodzę dalej, diabetycy. Przypominam o zasadach fair play i niestety nasze zabawy mają charakter zabawowy. Lubycza i Susiec, zapraszam. Już się robią finały, mocne drużyny. Przeciąganie liny, fajne, fajna konkurencja na wesela. Dziećmi, słuchajcie, z tą liny można zrobić jeszcze tkankę. Można zrobić około 15-16 gier i zabaw. Sam jako animator często linę wykorzystuję. Można linę dobrze wykorzystywać, nie tylko źle. Wczoraj wchodzę na Tomasowie z tą liną, a kolega mówi: Piotr, nie rób tego. Ja mówię: dobra, to do konkurencji, ta lina nie, do niczego nie jest potrzebna. Dobra, Susiec gotowy i Lubycza. Tylko. Dobra, gołowi. I ruszyła Lubycza. Walczy Susiec. I zobaczcie, oni mają najmniejszych szczypiornistów. Emida Susiec, ale walczą, walczą. Takich wyznaczyliście zawodników 60+. A teraz to 70+. 70+ ma Lubycza. 70 wszyscy? 70+, dobra. Gotowi? Nie, nie ciągniemy jeszcze, jak mówi mąż do żony. Jeszcze nie. Start! I walczy! Walczy Lubycza! Walczy Lubycza i stop! Dziękuję bardzo! Odpada Susiec, przechodzi Lubycza. I jak mamy dalej? I robimy finał, słuchajcie. Ale w Suńcu to 80 lat. A, mówi pani Suńca 80 lat i więcej, tak? Tak, tak. Okay. Dwie, trzy osoby 80 tak, plus, brawo. Szapoba, naprawdę. Super. Przechodzimy dalej. Przerwa, bo musi Lubycza odpocząć, bo będzie... Lubycza musi odpocząć. Chwila przerwy, dajcie im wodę. Prawie finał, dzienny dom pomocy Tomaszów. Lubycza. I Lubycza. Musicie chwilę odpocząć, wiem. Pokrótce powiem o tych, co nie ma. Urząd Miasta, Dom Kultury, wszyscy sponsorzy, którzy, koło diabetyków. Pytania są przygotowane, zabezpieczone. Nie tak, żeby ktoś znał pytania czy coś. Test wiedzy. A przed nami jeszcze strzelanie karnych. Mamy bramkarza. Do tej bramki z tyłu będziemy strzelać karne. Karne należy wykonać delikatnie, kopnięciem do bramki. Bramkarz nie będzie aż tak się rzucał. Chcieliśmy tutaj z okazji stulecia tą murawę ochrzcić, żeby Tomasowia to też zespół nie tylko siatkówka, nie tylko basen, ale też i piłka nożna. Dosyć znany klub Tomasowia, znamy? Dzienny dom seniora. Dobra, to źle napisała. Dobra, to wy będziecie ciągnęli Lubycza. Lubycza już od i dzienny dom pomocy. Zapraszam, Tomaszów. Dzienny dom pomocy. Tomaszów. I chodźcie, chodźcie. Tak? Dobra, Jędrzejówka z Lubyczą, sorry. Sorry, bo też mają DDP. Okej, zaszło nieporozumienie. Próbujecie z nimi? Czy oddajecie walkowerem? Oni chcieli wam oddać walkowerem. Gratuluję. Okej. Okay. Nawet nie spróbujecie? Chodźcie dla zabawy. Bądźcie ekonomiczni i oszczędni, Dani, dobra? Przyjechaliśmy, żeby się pobawić. Później obiad zjecie, kochani. Zasilicie się. Nie słyszę kibiców w ogóle. Są kibice? Jest Tomaszów? Dobra. Jędrzejówka i Lubycza. I czekamy na te dźwięczne. Start! I jedziesz! Ale walczy Jędrzejówka! Stop! Okej, 1-0, brawo dla nich. Chcecie jeszcze raz? Będą zdjęcia, będzie kolorowy. Z całej siły, z całej siły. A, dobra, puśćcie, troszeczkę. Oj, masz. Gdzie ten mikrofon? Gdzie mikrofon? Jestem. Czekaj, czekaj. Czekaj, Mariuszko. Wy wygracie. I... Start! I jadą. Jadą z orężane. Walczą do końca. Ależ mają kierownika. Do końca brawo dla nich.
Diabetycy kontra sąsiad z gminy. Zapraszam diabetyków. Diabetycy. Sąsiad kontra gmina, sąsiad kontra nasze cukierki, diabetycy, diabetolodzy, insulina i wszystko. Luzujemy i... I teraz ostatnia konkurencja przed finałem. Diabetycy, ale walczą. Już. Ewidentnie. Zmiany stron, kochani. I słuchajcie, zaraz po tym rzut piłeczką balantową można się rozgrzewać ręce i jedziemy dalej z orężadą. Aniu? Start! Jadę. Patrzcie na przewodniczącego rady. Ale zniszczenie! Uważajcie na mój głośnik. Dobra, zaczynamy finał. I na pierwszej scenie radzie finał przeciągania liny. Jarczów kontra Lubycza, zapraszam na finał o pierwsze miejsce. Powiedział burmistrz, że łatwo skóry nie oddadzą. Wcale nie oddadzą, dobra. Dziewczyny gotowe? Jarczów gotowy? A, czarnego konia jeszcze mają. Trzymają go na tak zwaną wisienka na torcie, tak? Czekajcie, musicie luzować, bo Agnieszka musi równo ustawić to. Gdy każdy ciągnie, nie ma możliwości. Czy jesteście gotowi? Start! Idziemy! I finał goni! Wielkie brawa! I Lubycza walczy! Jeszcze nie mają! I Jarczów! Siadła się jedna! Walczą dalej, stała! I walczą dalej! Przejdziemy! Jedna leży! Ale finał! Ale proszę Państwa! Jeszcze nie mamy! Jarczów! I zamieniamy się za miejsca. Muszą być dwie wygrane. Druga strona, kochani. Już jedziemy, jeszcze chwilę. Tyle samo było, 5-5. Jeszcze jeden. Muszą być dwie wygrane. Dlaczego? Naprawdę? Nie no, walczcie do końca. I uwaga, finałowa rozgrywka. Czas? Jadą! I dobiegujemy! Lubycza! I walczy Lubycza po jeden! I musimy to rozstrzygnąć trzecim rozwiązaniem. I teraz walka finałowa. Zapraszam na tę stronę jeszcze raz. Czekajcie, jeszcze nie. Okej. Tylko na start. Start! Jadą z orężadą. Jadą. I jednoznacznie Lubycza Królestwa numer jeden. Brawo na nich! Drugie miejsce Jarczów. Dzienny Dom Pomocy i Diabetycy. Zapraszam o trzecie miejsce walczycie. Tak, o trzecie miejsce. A jednak te treningi przydały się trenera tutaj, ależ on już spocony. I walka o trzecie miejsce robimy jednym, kto wygra definitywnie, czy dwa? Dwa, dobra. I słuchajcie, jeszcze rady trenerów, kierowników. I uwaga, zaczynamy walkę o trzecie miejsce. Jadą. Przechodzimy na drugą stronę. Spokojnie jeszcze, Karol nie postawił kropki nad i. Jak wam się podobał pierwsza seniorada w Tomaszowie? Na cześć wszystkich, hip hip. Kiewice tam siedzą zmarznięci. Chodźcie na murawę do nas. Dobra. Czy wszystko jest okej? Głośnik do tyłu, bo wydał. Spokojnie. Jest sędzia. Czy każdy się złapał? Dobra, gotowi? Jedziemy na trzecie miejsce. Łatwo skóry nie sprzedadzą, ale walczą. Bolek się zaparł. Kierowca bombowca. Ale przeszli trzecie miejsce.
Dzienny wam pomocy z grupą pierwszą inwalidzką. Słuchajcie, gratuluję. Ręce Karol Feszecki, radny tutaj przewodniczący. Przenosimy się na piłeczkę pingpongową. My zaraz wstrzymujemy.